sobotę 13 października odbyły się w Rybniku jubileuszowe uroczystości z okazji 90-lecia pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Powstańców Śląskich. Do dziś w całym regionie powszechne jest przekonanie, że pierwsze LO w Rybniku to prawdziwa kuźnia talentów i elit. Młodzi ludzie są w pełni przekonani, że nauka w tym wyjątkowym liceum otworzy im potem drzwi najlepszych uczelni w kraju. Jestem dyrektorem zespołu szkół imienia Powstańców Śląskich w Rybniku. Mamy dwie jednostki w ramach tego zespołu. To jest pierwsze liceum ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi imienia Powstańców Śląskich, czyli to jest ta szkoła jubilatka 90-letnia oraz gimnazjum dwujęzyczne. To właśnie ta szkoła wychowała wielu znakomitych polityków, księży, naukowców i muzyków. Na liście znanych absolwentów tej szkoły są m.in. wybitni pianiści Piotr Paleczny, absolwent z 1964 roku, czy Lidia Grechtołówna, a także arcybiskup Damian Zimoń. Nauczyciele moi tej szkoły to byli przede wszystkim przedwojenni nauczyciele. Sporo mężczyzn, też były kobiety. I to, co nam przekazywali wtedy, w latach 50., było coś tak oryginalnego i właściwego, że wiele z tego pamiętam do dzisiaj. Tam się kształtuje osobowość na całe życie. To jest coś podstawowego tego rodzaju szkoła. A jednym z pierwszych dwóch uczniów, którzy w 1923 roku po raz pierwszy w rybnickiej szkole zdawali polską maturę, był kardynał Kominek. Kardynał Bolesław Kominek łączy różne okresy historyczne tej szkoły. Zaczynał naukę, kiedy to była jeszcze szkoła niemiecka, maturę robił w szkole polskiej, a potem był mężem stanu. Był tą osobą, która przyczyniła się do dzisiejszego zjednoczenia Europy. To on był autorem listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. Ta szkoła, Rybnik, ma swoją część w tej Nagrodzie Nobla dla Unii Europejskiej, pokojowej nagrodzie. Józef Pinior, dziś senator, a przed laty słynny działacz Solidarności z Wrocławia, pierwsze LO w Rybniku skończył w 1974 roku. Do dziś wspomina te czasy. To była wspaniała szkoła. Ten czas wspominam jako czas, który mnie kształtował. Ta szkoła rzeczywiście dała nam siłę, energię, wykształcenie. To wszystko, co było potrzebne, żeby zmienić Polskę, Europę, Śląsk. To były wspaniałe lata. Same początki istnienia szkoły sięgają wcześniejszych czasów, bo pierwsze gimnazjum w Rybniku powstało już w 1908 roku z działającej wcześniej w mieście szkoły męskiej. W szkole zaznaczają, że placówka nie odcina się od początku szkoły, która działała w granicach państwa pruskiego. Przyjęta data jubileuszowa oznacza 90 lat od momentu, gdy szkoła przeszła pod polskie zwierzchnictwo. Świętujemy 90-lecie polskiej szkoły w tych murach, mówią nauczyciele i dyrekcja placówki. Jeżeli mówimy o szkole, której patronują Powstańcy Śląscy, no to rzecz jasna odwołujemy się do tradycji, która była silną bardzo tradycją tego państwowego polskiego gimnazjum przedwojennego i która została no jeszcze w sposób specyficzny uświęcona krwią profesorów, uczniów tej szkoły, ich rodzin w okresie dramatu II wojny światowej. Żyjemy na ziemi trudnej, doświadczonej przez lata, przez całą historię, no różnymi zawiłościami. Wszyscy my tutaj obecni doskonale o tym wiemy. Ale jedno, co jest dla nas najważniejsze, to mi się wydaje przywiązanie, miłość do ojczyzny. Szkołę, która nosi imię Powstańców Śląskich, kończył także przed laty Olek Krupa, aktor robiący dziś karierę w Hollywood i często odwiedzający rodzinne miasto. Gram teraz w Krakowie w teatrze Kęta w Lirze z Olbrychskim i często właśnie wieczorem analizujemy, co się dzieje w naszym życiu, co jest starsze, ale odpowiem właśnie jakby parafrazą sztuki z Lira. W jednym momencie ja jako Kent mówię, chciałbym być nie gorszy niż się wydaje. To jest szalenie głęboka myśl, że to, co nam dali profesorowie, żeby być autentycznym, prawdziwym i sobą. A drugie to tak właśnie też myślałem, że na koniec ja mówię jako Lir, mówię, drodzy przyjaciele, wam chcę oddać we wspólne królowanie to chore państwo, a to chore państwo się jak gdyby ciągle uzdrawia, więc Polska, w której jesteśmy, jest coraz zdrowsza. Wielu absolwentów sprzed lat w sobotę 13 października ponownie przestąpiło szkolny próg, by wspólnie z kolegami powspominać okres edukacji w tej niezwykłej placówce, ale także spotkać się z obecnymi uczniami, którzy także licznie przybyli tego dnia do swojej szkoły. Pierwsze liceum ma też to do siebie, że
zawsze miał taki szacunek dla indywidualistów i cały czas go ma, takie mam wrażenie, więc w tej szkole można się rozwijać, można olewać matematykę a jednocześnie można było po prostu robić to, co się kocha. Liceum to szkoła, która ukształtowała mnie, można powiedzieć, prawie że kompletnie. W liceum właśnie dowiedziałam się, co chciałabym robić w życiu i nie ukrywam, że zawdzięczam to, co dzisiaj robię, to, kim jestem, w dużej mierze nauczycielom, którzy przyczynili się do tego, nauczycielom właśnie z czasów liceum. Przede wszystkim szkoła, która pozwoli mi się spełniać intelektualnie, pozwoli mi dostać się na wymarzone studia. Zresztą z takiego założenia wychodzi większość moich znajomych uczęszczających do tej szkoły. Jestem naprawdę bardzo zadowolony i nie zamieniłbym tej szkoły nigdy na żadną inną. W każdym mieście są instytucje, które są charakterystyczne dla tego miasta. Na pewno dla miasta Rybnika taką ważną instytucją, jednostką oświatową jest pierwszy LO. Jak patrzymy na listę absolwentów, kto kończył tą szkołę, które potem ci ludzie mieli wpływ na życie naszego miasta, ale ba, na życie regionu, a nawet kraju, a nawet Europy, jak chociażby wspomniany tutaj wielokrotnie ksiądz kardynał Kominek. To charakteryzuje, jak ważna jest rola oświaty w naszym mieście, jak ważny jest jubileusz i jak ważne jest, żeby ten wysoki poziom, który jest przypisany do pierwszego LO, ale przypisany i określany swoimi osiągnięciami, otrzymać na przyszłość. Do wyboru powstańców skłonił mnie poziom tej szkoły, również też jej tradycje. Wieloletnia historia, w której zapisało się wiele wybitnych absolwentów. Już przed tym, jak przyszedłem tutaj do gimnazjum, słyszałem w środowisku uczniowskim wiele pozytywnych opinii na temat poziomu nauczania, kadry nauczycielskiej, wysokiego poziomu angielskiego itd. A więc od 3 lat chodziłam tutaj do gimnazjum i słyszałam wiele bardzo pozytywnych opinii na temat tej szkoły, również od starszych znajomych. Myślę, że renoma tej szkoły, ponieważ on zawsze było wiadomo, że to elitarna szkoła, myślę, że to było to. Na pewno wysoki poziom nauczania, wieloletnia tradycja szkoły oraz dwujęzyczność na wybranych elitarnych profilach. Mnie skłoniło przede wszystkim to, że uczęszczałem tu już do gimnazjum. Byłem zadowolony z wyniku, więc stwierdziłem, że zmiana szkoły nie jest potrzebna, więc wybrałem właśnie tę szkołę. No ja za to wybrałem tę szkołę, dlatego że słyszałem dużo pochlebnych opinii na ten temat, no i tak jakoś wyszło.